Halo, witajcie, to są Ryfek. Witam w pierwszym odcinku, chociaż drugim, bo losowy wtorek był, z kochanej gierki, czyli 60 Seconds. Boże, jaka ta muzyka na początku gry jest głośna, to jest masakra. Powinni tutaj ściszyć, bo się nie da po prostu. Ale dobra, zaczynamy gierkę. Jak nie widzieliście pierwszego odcinka, był na losowym wtorku, w ostatni wtorek, albo tydzień temu, bo nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi. My gramy sobie Tedem. Fatmana oczywiście bierzemy. O, chyba będę za każdym razem czekał, aż się ta muza tutaj skończy, bo się naprawdę nie da. Apokalipsa, gramy Tedem, Fatman. Jak ktoś nie widział tego losowego wtorku, no to przypominam, 60 seconds, gramy sobie postacią, zgarniamy w 60 sekund jak najwięcej rzeczy do naszego schronu, łącznie z naszą rodziną, i musimy przetrwać. Ja nie jestem w tej... My... Dobra, panie Tedzie, ja tu już pamiętam, jak zgarniać itemy, albo lewy przycisk myszy, albo E, więc będę klikał i to, i to. No i tak, mamy chwilę na rozglądnięcie się. Tutaj nie ma nic ciekawego w tym pokoju oprócz zamka. Ja zaczekam, wezmę zamek i z tego pokoju już lecę tak naprawdę, bo tutaj nie ma naprawdę po co być. Lecimy, bierzemy zamek, bierzemy gry, bierzemy żonkę. O, w końcu żonę będę miał w schronie. A gdzie jest schron? A tu jest schron, Boże święty, ja nawet nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Chodź tu, gruba moja córko, chodź tu, zupo, żeby moja córka była jeszcze grubsza. Dajemy sobie naszą kosę, siekierę, chodź tutaj, siekiera. Chodź ty, chodź ty. A, jak to brak miejsca w ekwipunku, mój panie. Bierz tę wodę, Jezu, jakie mało rzeczy mam. Każdego członka rodziny wezmę, ale co z tego, jak wy nie będziecie mieli co jeść, pić. Ale tu jest w kuchni dużo prowiantu, idę teraz do kuchni, bo przecież tutaj jest żarcia na 5000 lat. Dobra, lecimy do kuchni, szybko, 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 szybko. Żarcie, picie, żarcie, picie, żarcie, picie, tylko to widzę. Czy ja zdążę jeszcze jeden raz pójść gdzieś? Muszę zdążyć, bo no, masakra będzie. Apteczka, cyk, radio, cyk, woda, zdążymy i do schronu, lecimy, lecimy. Tedziu, nie masz tu już czas, musisz niestety tutaj być. No nie wiem, czy ja tutaj zgarnąłem wystarczająco dużo, mam nadzieję. Czy to się nagrywa? Nagrywa, bardzo dobrze. Apteczka, o, proszę bardzo, zupa strupa. Zabierz do domu, z domu 10 puszek zupy, osiągnięcie dostałem. Uratuj całą rodzinę, głowa rodziny. Tylko 68% osób to ma. Ej, jest super, ile ja mam tutaj rzeczy, Dolores. Ty jesteś Dolores? Chyba ta. O, tu widzę, że harmonikę zgarnię dodatkowo. I chyba tyle tak naprawdę. Dobra. Zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. Zupy w puszkach to solidna podstawa zdrowej diety. Nie przypominamy sobie, żebyśmy zostawiali w schronie te przedmioty, ale na pewno nie będziemy z tego powodu narzekać. I tak powinniśmy byli coś tu zachomikować. No dokładnie. Puszek mamy fez dużo. Spory zapas wody, też bardzo dobrze. No w życiu nie widzieliśmy lepiej wyposażonego schronu. A co to jest, przepraszam bardzo? A ja mam w ogóle ten czołg. Ostatnio grałem, jakiś czołg znalazłem i teraz się on nadal pojawia. Ciekawie. Dobra, no to już mnie nauczyliście, jak tutaj trzeba im to rozdawać, czyli ja tu muszę ich głodować, ja tu muszę być jak dyktator. Nie ma jedzenia, nie ma picia, dopóki nie będziecie zdychać. I tak będziemy was trzymać. Niestety w takim malutkim bunkrze nie ma wielu interesujących zajęć, więc pomyśleliśmy, hej, czemu by w coś nie pograć, wbrew pozom gry to rozrywka nie tylko dla dzieci. No a jak, miałem 25 lat, a co ja właśnie robię? Co to za chrumkanie? Co to? Mary Jane, już głodna jesteś? Nie rozumiem, o co chodzi. Gadaliśmy, widzę rzecz na literę i była to świetna zabawa przez jakieś 3 minuty. Potem staliśmy grać, bo ciągle pytaliśmy się nawzajem o literę Eś. Eś? Nie wiem. Eś? Co jest na Eś tutaj? Nie wiem. Ja lubię zawsze grać w taką gierkę, że mówię wyraz, jak byłem mały, to graliśmy z siostrą, że mówimy wyraz i potem mówimy wyraz, który się zaczyna na ostatnią literę poprzedniego wyrazu. I zawsze się kończyło na A, jakaś agrafka, A, zawsze A. Co nowego, nic specjalnego, przynajmniej tak twierdzi Ted, wszyscy się dobrze czują, więc nikomu nic nie daje. No nie, nie wysyła mi tutaj, bo okolica jest wciąż napromieniowana, więc zostawiamy to. Wygląda na to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek, na jednej ze ścian są jakieś grzyby. Są wystarczająco dużo, by przygotować z nich obiad. A ja bym zaryzykował, zróbmy grzybową ucztę. Nie wiem, już się boję, co się stanie. Nie zaraźcie mi się wszyscy, proszę was, bo to będzie przypał. Wszyscy dobrze wyglądają, super. To było przepyszne, jedyne co nas martwi to to, że te grzyby świeciły w ciemności. Prawdę mówiąc, teraz świecimy i my. Ten nie pożyje długo bez picia, ale zaraz, bo teraz mi pisaliście, żebym patrzył na nich, jest pragnienie. Jak będą mieli odwodnienie i wycieńczenie, to dopiero mam im dawać. No jak dyktatorzy z was są, widzowie, naprawdę. Ja im tutaj co 2 dni dawałem picie, co 3 dni zupę, a wy mi nie, co 8, oni dadzą radę.
No dobra, no niech będzie. Głodujemy, głodujemy. Nasza okolica bardzo napromieniowana, więc czekamy. Od rana dziwnie się czuliśmy, zupełnie jakby ktoś lub coś nas obserwowało. Jesteśmy pewni, że coś ruszało się w cieniach. I mi się wydawało, że ja słyszałem świnie na początku. To może świnia. Zaszlachtujmy świnie, będziemy mieli szynkę. Co tak mi się wydaje, że słyszałem świnie na początku. Ale może mi się wydawało takie chrum chrum. Świnki i damy. O, jest cały czas siekiera, więc dobrze, jak nie znika, to jest git. Cokolwiek to było, już jest martwe, całkiem nieżywe, może jest ich więcej, kryją się w małych parszywych dziurach. O nie! No to chyba źle. Bo może to była jakaś przyjazna świnka, nic nie dostałem z niej. Potrzebuję wody teraz, dobra, sprawdźmy. Odwodnienie, dobra, teraz wody wszyscy potrzebują, nikt jedzenia nie potrzebuje. Więc gituwa, wodę dla wszystkich, elegancja Francja. No, okolica cały czas napromieniowana, więc ja jeszcze bym zaczekał. Chociaż ostatnio wypuściłem Mary Jane na ten. O, przepraszam, telefon dzwoni, już zaraz się z wami gadam. Jestem, przepraszam kochani, miałem ważny telefon do odbioru. Dobra, wracamy, dzień czwarty, no cały czas napromieniowana okolica, ja tu nikogo nie wysyłam. Co do takiego, brzmi jak jakieś dudnienie w oddali, ale robi się głośniejsze i dlaczego wszystko się telepie? To trzęsienie ziemi. Łapmy się za coś i trzymajmy się mocno, ale jak to masz się... Ja powiem wam tak, ostatnio radio znalazłem, łapcie się za radio, bo maska przeciwgazowa mi się przyda na wyjście. Coś mi się wydaje, więc nie wiem, co to będzie, już się boję. Świnie nie słychać, kurde, szkoda mi tej świnie, no zabili... Ej! A tu ja wybrałem, co ma się nie zepsuł, ale syf! Wszyscy są cali zdrowi, miejmy nadzieję, że musimy przeprowadzić porządną inspekcję. To trzęsienie ziemi było całkiem mocne, nigdy nie mieliśmy aż tak gwałtownych. To wszystko przez te atomy. Nikt nie powinien majstrować przy atomach. Nikt, no co za syf. Ten już się napił, wszyscy nie są spragnieni. Ale oni rzeczywiście oni nawet głodni nie są, a ja im dawałem żarcie za 3 dni, masakra. Dobra, no nic tutaj nie macie. W naszym miasteczku wciąż panuje spora emisja. A, lecisz Mary Jane, no. Co ja będę na ciebie czekał tutaj. To ta nuda, ta cisza, mamy tego dosyć. Szkoda, że nie wzięliśmy z tą telewizora. Dlaczego nie poczekać naszych zapasów, żeby odtworzyć magię srebrnego ekranu? No nie, no wy się zabijecie tą siekierą. No wrzuci wam, nie dam tej siekiery, no przecież wy jesteście niepoważni chyba. O, słychać ten licznik Geigera. Czyli chyba cały czas jednak jest to promieniowanie mocne. Ted i Mary Jane wyraźnie posmutnieli. A widać to u nich? Nie, no gituwa tutaj. Chociaż Ted, on ma wzrok taki... Jak wujas, co już się skończy bimber na weselu, nie? Tak siedzi, po co ja tu jestem? Dobra. Zawód widoczny na ich twarzy będzie nas prześladował jeszcze długo. Mam jednak ważniejsze rzeczy do roboty niż zabawa w teatr. Czytam film. W tym warunkach okaże spokojny dzień na wagę złota. Dobrze, Mary Jane miała przyjemny poranek. Nie no, wszyscy się świetnie trzymają. Oni w ogóle jedzenia potrzebują. Pani Mary Jane, idziesz na ekspedycję. Zobaczymy, co przyniesiesz. Bierzesz ze sobą coś? Kurde, no ostatnio brałem tę zupę za każdym razem i ona była zupełnie na nic. Ja nic nie biorę. A weź tę zupę. Dużo mamy jedzenia, tego jedzenia w ogóle nic nie idzie. A ty głodna będziesz, musisz żreć tutaj, żeby się trzymać. Dobra. Poszła Mary Jane. A my czekamy. O, Dolores, pragnienie, głód. Pragnienie. O, a głód im nie wchodzi równomiernie. Ciekawe. Timmy nie jest głodny cały czas. Okej, może być. Bez wody wtedy nie przetrwa, bla 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 bla. No ale ja tu już wiem, że no, wy musicie być tutaj odwodnieni, żeby was w ogóle tutaj poić. Nasze informacje na temat świata zewnętrznego są bardzo ograniczone. Dobrze, odpalmy radio, ostatnio nie odpalałem tak wcześnie radio, a teraz zobaczymy, czy coś mamy do usłyszenia. Ej, znowu świnie słyszę. Znowu świnie słyszę. Koleżanki przyszły z mutowanych świń. Zdaliśmy uzyskać słaby sygnał, dostroić się do częstotliwości z komunikatami rządowymi. Dobre wieści. Skażenie znacznie się osłabiło. O, super. Ten wygląda jakby był jedną nogą w grobie. Odwodnienie. Aczkolwiek nic nie jest jakiś mega głodny, więc każdemu wodę. Tym jest bardzo kiepskim stanie, potrzebuje wody teraz. Każdy proszę wodę. I co tu mamy? Ostatnimi czasy słyszymy dziwne dźwięki. Czy dochodzą one z zewnątrz, czy być może to coś, co chowa się w schronie razem z nami? No tak mi się wydaje, czy to możliwe? Nasze poszukiwania były bezowocne. Wydaje nam się, że powoli tracimy kontakt z rzeczywistością. Chyba powinniśmy się czymś zająć. Ja też tak uważam, bo mówię, ten Tedzio to tak już jak taki jakiś bandi będzie, ten morderca.
Nie rozwalili jak mogliby rozwalić warcaby? No nie rozumiem. Ale dobrze, dobrze jest. Odrobina zabawy spowodowała, że zapomnieliśmy. O co to w ogóle było? A znowu! O tu nie, tu tam coś ważnego może było. Powinien coś zjeść, wygląda bardzo słabo. Dobrze, jak tam na was? Wygłodzenie, wygłodzenie. A to tylko głód. No to tutaj rodzice, proszę bardzo, zupkę jedzą, nikt piciu nie dostaje. Dziś na naszym progu stanęła grupa ubrana w lekarskie kitle, chociaż bardziej przypominało to kostiumy na bal przebierańców. Twierdzą, że organizują szpital polowy. Ostatnim nie pomogłem, ale teraz to ja mam takie zapasy, że proszę bardzo. Wodę dla was, nie ma problemu. Damy, będziemy dobrymi ludźmi w dzisiejszym odcinku. Będziemy pomagać lokalnej społeczności. Być może przyda im się ta butelka względnie czystej wody. Goście podziękowali i odeszli. Ten jest głodny, Timmy musi coś zjeść. To może być jego ostatnia szansa. Wygłodzenie, no dobrze, to Timmy, proszę bardzo. Dostajesz papu. Jezu, dobra, już myślałem, że nowa ekspedycja i że nie ma Mary Jane. Ale bym się po prostu zatukł. Z nudów zaczęliśmy po kolei wyliczać rzeczy, których nienawidzimy najbardziej na świecie, ale z jakiegoś powodu wciąż padało imię naszego sąsiada. Przypominało nam to, że ten cwaniak miał kiedyś w domu safe. Zawsze byliśmy ciekawi, co takiego Ned tam trzymał. Może czas rozwiązać tę zagadkę. Dobrze, idź Timmy, bo tu jesteś mały, masz zgrabne rączki do otwierania sejfu. Zobaczymy, czy coś tam ciekawego zgarniesz. No rodzice w domu, no proszę bardzo. Synu, podaj piwo, no. Nie widzę, żeby z czymś wrócił. Karty do gry ma! O! Sejf nadal leżał otwarty w ruinach jego domu. Mnóstwo było tam przypalonych banknotów, ale znaleźliśmy też coś użytecznego. Sąsiada nie widu, nie schu, przypuszczalnie wyzionął ducha w radioaktywnej agonii. Krótko mówiąc, to był dobry dzień! O Jezu, tacy ludzie! Dobrze, jak tam... głód, pragnienie, głód, pragnienie, pragnienie, głód. No to u nikogo nic. Jest wszystko dobrze. Nie ma nic bardziej irytującego niż cisza. Zero muzyki, zero paplania, nic. Odpalmy radio, dzisiaj odpalamy radio, kiedy się tylko da. Zepsują, ale... No nie, no już... Ale gówno, przecież słychać, że się zepsuło. No to za syf. Technologia sunie do przodu tak szybko, że aż ciężko się połapać. Zresztą kto potrzebuje radia? No ktoś, kto chce przeżyć. Ty głupaku, ty. Ten jedną nogą w grobie, odwodnienie, wygłodzenie, odwodnienie, Dolores. Czyli Dolores wszystko, Ted tylko piciu i Timmy piciu. Timmy i tata piciu, a Dolores wszystko, tak? Ty piciu, ty piciu, a ty piciu i papu. No i git. No nie wygląda, jakby taka była... Jakby focha miała. O Jezu, to jest najgorszy wyraz twarzy u kobiety po prostu. Jakby miała focha. Już zostawił jedną puszkę piwa za dużo po prostu. I ona już 12 dzień w bunkrze o tym pamięta. Ty brudasie, ty po prostu, Tedzie. Dopóki mamy zapasy, możemy siedzieć w zamknięciu. W końcu będziemy musieli się stąd wydostać. No ale jak ja mam teraz żołnierzy słuchać i rządowego programu? Nie mam kontaktu z wojskiem, bo ktoś się tutaj bawił radiem, no. A może on zepsuł radio i teraz Dolores taka... Ty. Przepraszam. Dziewczyny mnie dzisiaj nie będą lubiły pod odcinkiem. Jeżeli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy korzystać z radia. Czy chcecie jeść? Głód. No to jest gituwa, nikomu nie trzeba. Dryń. Zdawało nam się, że nigdy już nie usłyszymy dzwonka telefonu, aż tu nagle dobiegł nas jazgot aparatu telefonicznego. O, no to odpalamy, oczywiście, idź Timmy. Albo idź, tu, żeby już się ta Dolores tak na ciebie nie denerwowała. Idź Ted, odbierz, zobaczymy, czy coś tam w telefonie będzie ciekawego. Kiedy wróci Mary Jane? O, jest, no i wróciła, ja to tutaj po prostu przewiduję O Jezus, jak ty wyglądasz, kobieto. Masakra. Coś przyniosłaś? Nie widzę. Może jakieś jedzę? Zaraz. Odebraliśmy telefon, słyszeliśmy wyraźne westchnienie ulgi ludzi po drugiej stronie. Hill Valley. O, to ci ocalali. To pewnie ta brat siostrę, coś takiego. Nic nie mogło się równać z naszą radością, gdy Mary Jane wróciła. Zauważyliśmy grupę nieznanych nam ocalałych mieszkujących w okolicy naszego domu. Targali ze sobą duże ilości plecaków i toreb. Naszym zdaniem zbyt duże. Grupa była bardzo zajęta, nikt nie zauważył, więc gdy z naszą pomocą była im jedna torba. Zupa, okej. I dwie wody, dobrze. Nasza ekspedycja namierzyła jakiś pojazd zaparkowany na końcu ulicy. Ej, to ten czołg chyba.
Dolores nie jadła już spory kawał czasu, no to zaraz sobie rozdzielę, co komu trzeba. Tak, Dolores głód, Tedzio papu. Ty nic tak naprawdę. I Timmy papu. Timmy i synio papu, proszę bardzo. Kolejna ekspedycja, oczywiście Timmy da radę, Timmy idzie na pustkowie. Teraz dzieci wysyłamy tutaj na pewną... żartuję, dobrze będzie. Czekaj na dalsze instrukcje od znajomej grupy niedobitków. Zdobądź radę, by na... niedobitków, jak to brzmi w ogóle, nie? Jakbym kogoś kopał na ulicy i go nie dokopał. Co to jest w ogóle? Dziś zbudził nas odgłos kapania. O nie, coś przecieka przez rury, a my nie mamy jak tego zatkać. Ale już się boję, co stracimy. Zaleje nas. Chyba nic nie straciliśmy. Nie udało się tego rozgryźć, więc uznaliśmy, że w przypadku nuklearnej apokalipsy to typowy sposób funkcjonowania rur. Prawdopodobnie jest to w ogóle związane z tą rurą, ani trochę. Ej, no nic nie poszło na razie złego. Dobra. Mama, głód, pragnienie, nic. Pragnienie, głód, nic. Zmęczenie, choroba, pragnienie, wygłodzenie. Mary Jane, papu. I tyle. No to Mary Jane, papu. I lecimy dalej. Wysyłamy Timiego na ekspedycję. Co ja ci mogę dać na tę ekspedycję? Boże, ale ty masz tutaj rzeczy dużo na tą ekspedycję do wzięcia. A naprawdę nie mam co z tym zrobić, ja mu nic nie będę dawał. On pójdzie z pustymi rękami, no bo Mary Jane zgarnęła jedzenie, a też ją dałem jej jedzenie, więc to bez sensu było w ogóle, żebym cokolwiek im dawał. Tak mi się wydaje. Dzień 16. Ty mi wyszedł ze schronu na pustkowie. No to już rozdzielanie tutaj, Dolores, odwodnienie, czyli odwodnienie, odwodnienie. No to wszyscy tutaj elegancko, wody mamy zadziwiająco dużo. Lecimy dalej. Podczas wczorajszej gry w kalambury na jaw wyszedł straszliwy sekret. Mary Jane nie wie, jak pisze się konstantynopolitańczykowianeczka. Dobrze przedtem? Konstantynopolitańczykowianeczka, chyba tak. Dolores była spore zawiedziona, kogoś tu czeka teraz edukacja domowa, czy raczej bunkrowa. Dobrze, uczymy dzieci, oczywiście, trzeba uczyć dzieci. Cała Polska czyta dzieciom. Ale kaszlerz, Boże Święty, o! Nie no, Ted, to strasznie wygląda. Ile telefonów dzisiaj, masakra. Tato kochany. No dobra, też odbiorę, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem, Boże, taksówkę sobie znaleźli rodzice. No ale się zgodziłem, no bo jak rodzicom nie pomóc. Dobra, to oczywiście po nagraniu. Dolores, nie cacka się, zaczęło się od sylabowania, a skończyło się na zadaniach całkowania, powtórce z fizyki kwantowej i wreszcie majsterkowaniu w bunkrze. Mary Jane jest wykończona, ale nasz bunkier zrobił się jakoś przytulniejszy, no i elegancko. Tylko ja nie wiem, czy ona nie jest jakaś zmęczona za bardzo teraz. Wygłodzenie, choroba, zmęczenie, głód. No to tylko Dolores jedzenie. I gituwa, i lecimy dalej. Czego byśmy nie dali, by znów cieszyć się wschodami słońca? Podziemne bunkry raczej nie cierpią na nadmiar światła słonecznego. Nie spodziewamy się w najbliższym czasie w tej kwestii żadnych zmian. No, mi się wydaje, że raczej się nic nie... Co z tą świnią? Tu jest jakaś świnia! Na 1000% tu jest prosie! Cóż, lepiej być bezpiecznym tu na dole, niż martwym tam na górze. No i znowu tutaj rozdawanie, głód, wygłodzenie, zmęczenie, choroba, głód. No to Ted tylko papu. Myślałem, że oni równo będą potrzebowali tego wszystkiego. Teddy i Mary Jane nie mogą ostatnio dojść do porozumienia. Dziś dali się w zażartą dyskusję o postaciach filmowych, a dokładnie kto wygrałby pojedynek na śmierć i życie? 7 krasnoludków, królewny Śnieżki z rewolwerami, czy grupa bandytów z naszego pustkowia? To dylemat, obok którego nie da się przejść obojętnie, ale kto ma rację? Ja dam rację córeczce, no zawsze, no trzeba dzieciom ustępować, żeby miało i dobrze w życiu, no. Oj, co to był za dźwięk? Skąd tu się... wzięły amunicja? Mary Jane użyła garści bibelotów ze swojej kieszeni, by śledzić przebieg debaty i nagradzać uczestników za dobre argumenty. Między guzikami, kotami, w skórzu, kamykami i innymi śmieciami znalazła parę nabojów do kar... Mary Jane! Co ty tam robiłaś? Pump Tap Kids za dużo słuchała. Co jest grane? W obliczu takiego odkrycia wtedy Mary Jane w końcu dali sobie spokój z tą kłótnią. Zależy jakieś leki, nie mamy czegoś pod ręką. Nie ma na nic siły. Nie no, nie ostatnio się wyleczyli tutaj bez niczego. No dobrze, zaraz się będziesz dobrze czuła. Wygłodzenie, więc tutaj trzeba cię oczywiście nażreć. Pragnienie to nic, pragnienie głód. Głód, pragnienie. Mary Jane je. A my lecimy dalej. Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłkach w tym małym, żałosnym bunkrze, albo możemy zacząć snuć plany o wydostaniu się z tego radioaktywnego pustkowia. Kto by pomyślał, że czerwoni tak zrujnują naszą uroczą okolicę? Sami moglibyśmy to zrobić, oczywiście mamy na myśli ucieczkę, a nie rujnowanie.
Dobra, lecimy dalej. No teraz chyba jedynie to auto mi zostaje, albo sąsiedzi rzeczywiście. Wrócił Timmy. Mapę ma. Panie Timmy, jak ty wyglądasz, chłopaku. Dieta cud, widzę. Jeżeli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy skorzystać z radia, no ale nie mamy radia. Timmy dał sobie radę. W ramach naszej ostatniej ekspedycji odwiedziliśmy lokalne zoo, a ta wycieczka okazała się mieć sporą wartość edukacyjną. Mieliśmy okazję podziwiać myszopotamy, parę uroczych świnek nuklearnych, zebrorożce i inne majestatyczne stworzenia postnuklearnej farmy. Serio, tylko dwie wody wziął? O nie, dwie wody, maskę, mapę. Ale ty koks jesteś, dobra. No to teraz tak, dzielimy żarcie. W ogóle, o właśnie, my możemy zaznaczyć miejsca na mapie. Pisaliście mi, że najbardziej się opłaca autostradę zaznaczać na mapie. Nie wiem, to jest autostrada? Chyba tak, więc będę zaznaczał autostradę, jak wy mi kazaliście. Dobra, kto co potrzebuje? Odwodnienie Dolores. To będę tak was robił, bo będę zapominał. Tedzio, odwodnienie. Jakbym czytał po prostu nagrody, ja jestem bogiem w tym momencie. I proszę bardzo, odwodnienie. Głód tylko. I Timmy. Nic ciekawego, no to Timmy nic nie robisz. Oczywiście, że robimy wycieczkę. Ted jest w bardzo dobrej formie na wyprawę. Dziwnocy Ted postawił na nogi cały bunkier, wrzeszcząc w niebogłosy coś o mackowatych radioaktywnych plantach. Okazało się, że tylko zaspana Mary Jane niechcący nadepnęła mu na twarz. Oburzony Ted żąda natychmiastowej pomocy medycznej. No gdzie? Gdzie, Ted? Porąbało cię? Bo ci Mary Jane butem nacisnęła na łeb. Ty głupi jesteś. Jaki ten syn, nie mogę na niego patrzeć po prostu. No wygłodzenie, no to się nie dziwię, wygląda tak. Ted i Mary Jane pokłócili się jeszcze bardziej, oboje popali w paranoję. Ted narzeka, że córka go prześladuje, Mary Jane twierdzi, że to twarz ojca uderzyła w jego stopę. Wygląda na to, że żaden z nich nie będzie dziś spał spokojnie. Już się bałem, że wy jesteście jacyś tacy przejnięci, szurnięci. Dobra, rozdzielamy. Wygłodzenie, mama. Tata, głód. Zmęczenie, choroba, głód. Pragnienie, wygłodzenie. Pragnienie to nie jest odwodnienie, czyli Timmy tylko je. No i dobry dzień na wyprawę, proszę bardzo, Tedzio. Ja bym ci dał może tą maskę przeciwgazową rzeczywiście. Ile my mamy rzeczy? No ta maskę przeciwgazową mu dam. I zaznaczyłem na mapie to, tylko nie wiem, czy ja muszę mu mapę dać, czy on wyjdzie już bez mapy tam. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Lecisz, Tedzio, z maską przeciwgazową, żebyś mi się tutaj nie rozchorował. I proszę przynieść swojej rodzinie jak najwięcej pyszności, słodkości i wszystkiego innego, co doktor X, czy... Nie, jak on miał? Związek X! O, właśnie, tak, narodziły się atomówki! Mary Jane zjadłaby coś. Timmy świetnie wygląda. Mama głód, choroba głód, odwodnienie u Timiego. No to proszę bardzo, troszkę wody. Pustkowie pełne jest niespodzianek, dla przykładu weźmy tego mężczyznę, który obecnie łomocze w nasze drzwi. Twierdzi, że sporo by dał za parę sztuk porządnej amunicji. Nie bym ci dał, no nie mam karabinu i tak, więc masz tą amunicję. No ta, no co ja bym, warcaby będę dawał, warcaby to ja chcę grać. Lecimy, coś mi dasz? Jakiś... O, puk puk słyszałem. O, puk puk cały czas. Jedną zupę mi dał, no, może być, ale bez szału. Bez szału niestety. Głód, pragnienie, zmęczenie, głód. No to już wszystkich jest gituwa, widzę. Do naszych drzwi zapukał dziś młody człowiek. Twierdzi, że obserwował nas od jakiegoś czasu i wierzy, że jesteśmy porządnymi, uczciwymi ludźmi. Co prawda wolałby, byśmy spotkali się w innych okolicznościach, ale nie ma wyboru. Potrzebuje naszej pomocy w bardzo ważnej misji. Odbicie siostry bliźniaczki. Ej, to idziemy, pomagamy. Pani mamo, lecisz, bo ty w ogóle siedzisz tutaj na dół. Co to był za karabin? O Jezus, ty żyjesz. Słyszałem strzał. Albo mi się wydawało. Ale przez chwilę mi serce stanęło. Udaliśmy się do wskazanego obozu wraz z chłopakiem, niewielką grupą jego znajomych. Rzuciliśmy je broń, zdołaliśmy walczyć sobie drogę na zewnątrz. Rodzeństwo nie posiadało się z radości, obaj są w szoku. Okazało się, że przywódca bandytów to ich ojciec. Co? Ciekawie, ciekawie. Timmy potrzebuje więcej czasu na odpoczynek. Ale ci włosy zarosły. Choroba, odwodnienie, wygłodzenie. No to tak. Mary Jane tutaj i to, i to. Mama, odwodnienie. No i Timmy. Głód, strudzenie. Zmęczenie. Czym jest strudzenie?
Timmy potrzebuje trochę więcej czasu na odpoczynek. Dostaje kość przez te trudy i znoje, które musimy tu znosić. Uuu, to słabo. Timmy, nic nie potrzebujesz, nie? Zmęczenie, głód. No nie będę mu dawał dodatkowej puszki. W tak małym bunkrze każdy nowy zapach wyczuwalny jest momentalnie, naszych nosów nic nie ominie. Tak więc, gdy ze ściany obluzowała się na cegła, odkrywając niewielki otwór, na tym wyczuliśmy to chodzący z niego okropny odór. No zobaczmy, co tam jest. Ten szczur tam chyba był ostatnio, co się do zupy dobierał. Ale to pewnie mają różne możliwości, te wszystkie akcje. Do dziury? Tak, zdechły szczur, który się dobiera do zupy, tak jak ostatnio, super. Super, elegancja Francja, Dawidy bankowe. Good, good, pragnienie, wygłodzenie. No to tutaj Timmy, Boże, ja Timmy'emu to bym wszystko dał, bo on tak wygląda, że aż mi go szkoda, wiecie. Odwiedził nas jakiś domokrążca razem ze swoim marnym worem. Dał nam propozycję nie do odrzucenia. Cały worek zamiast za jedną puszkę zupy. A tam był ostatnio kot. Czy ja chcę kota? Ten kot jest chyba git. Jakiś szarik. Wrócił chyba Ted. Wrócił Ted, kota. Jest kot! Szarikow! O, dobrze. I latarkę Ted zgarnął, dobrze. Dobra, Szarikow. I cały czas jeszcze ma tą maskę, więc super. Plus dwa zupy zgarnął, ekstra. Plus latareczka. Teraz nawet nie możemy dostać się do grilla. Pogięty, przypalony, zwisa sobie z linii telefonicznej nieopodal. A to gdzie znalazłeś to? W każdym razie smażyliśmy tu grilla. Pod warstwą spalonego drewna zdarzyło się parę rzeczy w niezłym stanie. No to super. Dolores jaka zmęczona, wygłodzona. Dobra, pani i mamo. Papu. Panie tato, ale ty wyglądasz po prostu strasznie. Głód, choroba, zmęczenie, strudzenie, głód. No to nikt się nie nadaje na ekspedycję. Dolores może wyruszyć na ekspedycję, ale to tyle. No szykujemy, szykujemy tą ekspedycję. Rząd jest naszą jedyną szansą na przywratowanie, no ale nie mam radia, no. Co ja mam zrobić, jak ja nie mam radia? Ale bieda. Trzeba to radio ogarnąć, bez kitu. Ale wszyscy wyglądają strasznie. Pragnienie, głód. Dolores się dobrze trzyma jedynie. No to mamo, idziesz na ekspedycję. Bez w ogóle dwóch zdań tutaj. Ty nie potrzebujesz nic. Wygłodzenie u Teda. Oni mi się ostatnio lepiej trzymali. Może dlatego, jeżeli rzeczywiście częściej karmiłem. Pragnienie, choroba, głód. Strudzenie, głód, zmęczenie. Timmy'emu bym dał jedzenie też, bo on... Kurde, muszę mieć minus dwie osoby gotowe na ekspedycję, a oni wyglądają strasznie. Mama idzie na ekspedycję z maską przeciwgazową, żeby tam nie wróciła napromieniowana. No i zobaczymy, z czym wróci. Każdego członka rodziny dzisiaj gdzieś wysłałem, dobrze. Oj, oj, on już się odkręca, o, chyba źle będzie, jak już mu zaczyna tak się odbijać. Jakiś evencik będzie dzisiaj? No na razie karmienie, odwodnienie u Teda. Nie zupa, czemu oni się zupą nie mogą napoić? Odwodnienie, wygłodzenie u Mary Jane. I tutaj nic u Timmy'ego. Gdy wyczerpaliśmy już nasz zapas piosenek szkolnych i wierszyków, zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy praktycznie o krok od szaleństwa. Zagrajmy w warcaby. Bo ostatnio miałem dużo eventów na karty, a nie miałem kart chyba. A warcaby, nie było tak dużo eventów na warcaby, więc zagrajmy w warcaby. Oj, na pewno się już rozwaliły, jak jest ten dźwięk. Nie. To git. Praktyka, partyjka warcaby, filiżanka kawy i gazeta to wszystko, czego potrzebuje człowiek lat 50. Nie narzekamy tu na nadmiar kawy, a z gazeciarza zapewnie została tylko kubka popiołu. Wiwat warcaby, no i bardzo dobrze. Jak tam z karmieniem? Głód, wycieńczenie, Mary Jane. Ale nie, już chora. Super. Strudzenie, głód, odwodnienie u Timmy'ego. A nie, przepraszam, odwodnienie czy... Odwodnienie, dobra, bym zabił go. W trakcie dzisiejszej inwentaryzacji zapasów nie mogliśmy doliczyć jednej puszki. No była tutaj. Sobie kasuje rabuś. Czas pociągnąć tę osobę do odpowiedzialności. Kto zjadł zupę? Ted, ty zjadłeś zupę. Tata zjadł zupę. Przyzna się, no nawet za dzieci. Co jest, kotu? Miau? Ale go potargali dzieci, go tam z kopów. Stary dziad. Nieważne, to był Ted na pewno. Minus jeden, ale syf. Wygląda, że Szaliko wymknął się z bunkra w nocy, by polować na gryzonie. Dziś rano znaleźliśmy na progu zmutowanego, zdechłego szczura. Kot był wyraźnie dumny z tego prezentu, trochę się obraził, gdy wyrzuciliśmy trupa daleko na pustkowie.
Dobra, no to dalej tutaj was. Głód, strudzenie, wycieńczenie, strudzenie, głód. Strudzenie, głód. Boże, ale no oni strasznie wyglądają. Sarika to wciąż nowy dodatek do naszej grupy, więc staramy się go obserwować. Dzisiaj żałowaliśmy coś zwisającego na jego obroży. Powinniśmy się przejść tam? Ja bym się tam nie przechodził. Bo to ostatnio byli jacyś ludzie w kapeluszach, którzy byli chyba źli. Więc ja bym zostawił tutaj kota. Nie idziemy nigdzie z nim. Żeby nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Jeszcze mnie zabiją. Kot jest nasz! Dokładnie, mamy go za przyjaciela, a poza tym stworzenie sceną na tej naszego bunkra. Wczoraj udało nam się użyć go jako poduszki przez całe 10 sekund, nim prawie wydrapał nam oczy. Prawie, a mógł zabić! Wykazuje wiele dobrej woli. Dobrze. Jak tam u was? Wygłodzenie u Teda. No strasznie wyglądają. Głód, wycieńczenie, strudzenie, pragnienie. Nie, no ja Mary Jane daję wszystko, bo ona naprawdę wygląda okropnie. Strudzenie, głód, Timmy. O, sąsiad. Jedną wodę za karty. Ja nic wam nie dam. Nie dam na pewno latarki, latarka jest zbyt cenna. Dobra, olewamy to. O, wróciła mama. Przecież to wygląda jak jakaś rodzinka Robinsonów. Co to jest w ogóle? Jacy wy jesteście okropni wszyscy. Nie trzymają się dobrze. Jedną zupę, jedną wodę tylko zgarnęła. I trutkę na szczury. Nikt się nie nadaje w ogóle na wyjście. Głód, zmęczenie, strudzenie, Dolores. Strudzenie, odwodnienie, Ted. Czyli proszę bardzo, tutaj wodę. Wycieńczenie, strudzenie, Mary Jane. Głód, pragnienie, Timmy. Timmy'emu daje obie opcje, żeby on był mi gotowy na ekspedycję. Bo to jest jedyna osoba, która jakoś tu wygląda. Dobra, lecimy dalej. No nie mogę tutaj się skontaktować, nie mam radia. Ale... O Jezus, ktoś kichnął, ale syf. Bez tego radia. Timmy? Strudzenie, głód, cały czas jest głodny, no co za... Co za ziom? Jeśli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy korzystać z radia. No fajnie, że je mam. Dobra, kto tu coś potrzebuje? Wygłodzenie u Dolores. No wygląda na taką. Tatuś, nic. Mary Jane, wycieńczenie, strudzenie, głód. Ja bym ci też dał tutaj papu, żebyś się lepiej poczuła. Wysyłamy Timmy'ego na ekspedycję. Co ty możesz wziąć ze sobą? Może tą mapę? Ale ostatnio mapę potrzebowałem, żeby tam jakiejś grupce pokazać miejscówę. Ale wyślę go z mapą. To może coś więcej przyniesie? Nie wiem, zobaczymy. Idź Timmy z mapą. Mucha jaka lata tutaj. Mucha, rucha, karalucha. O, taką miałem za dzieciaka wyliczankę. No przecież ja im więcej daję jedzenia, tym ona gorzej wygląda. No Mary Jane, przestań. Ale ja jestem ciekawy, czy jak będę ją karmił codziennie i dawał pić, to ona się lepiej poczuje. Dajmy Mary Jane wszystko. Tata, strudzenie, głód. Odwodnienie u Dolores. Więc dajemy piciu. Jeszcze kilka godzin tego cholernego kaszlu i wyplujemy płuca. Powietrze w schronie ledwo co drgnie. Musimy naprawić tę instalację. No nie, na pewno... Przecież zabiję tym. Czy nie? Żyją. Kot też żyje. Jakimś cudem. Postanowiliśmy potraktować otrój wentylacyjny środkiem owadobójczym. Okazało się to genialnym pomysłem. Z wentylacji wypadło kilka zmutowanych insektów, a za nimi podążył podmuch świeżego powietrza. What? Dobrze. Ja myślałem, że rozpylę tutaj jakiś gaz musztardowy. Będą siebie sami tłuc. Wycieńczenie, strudzenie, Mary Jane. Strudzenie, głód, pragnienie. Zmęczenie, strudzenie, głód. No to wszyscy tutaj zostają jak są. W nocy słyszeliśmy jakieś piski i skrzypienia. Myśleliśmy, że to tylko wiatr, ale to był kot. Nic strasznego, chyba wymyka się na zewnątrz przez jakieś małe dziury w ścianie. Codziennie na rano znajduje się z powrotem w bunkrze. Czy powinniśmy iść za kotem? Niech będzie, że tak. Nie wiem. Ostatnio nie poszedłem na adres, to pójdźmy tam, gdzie on chodzi. Ktoś puka znowu, już się boję. Ej, kota nie ma. A naukowiec. Dobra. To żeby naukowiec, to ja muszę oszczędzać jedzenie, jeżeli dobrze kojarzę. Bo on chciał zupy, żebyśmy z nim uciekli. Odwodnienie u Teda i wygłodzenie. No to Teda tutaj żadnej innej opcji nie mam.
Mary Jane, strudzenie, wycieńczenie. Dolores, zmęczenie, strudzenie, głód. Jak ja mam na to negować? Rodzeństwo Znudzona zawita o tym razem z prośbą innego rodzaju. Zamierzają wybudować do swojej grupy niewielki obóz w okolicy. Nie mogę wam pomóc. Ja tutaj będę leciał z naukowcem. Zgaduję, że jest parę opcji ucieczki. Więc ja wybiorę opcję z naukowcem, a nie z rodzeństwem. Muszę zostawić sobie siekierę, żeby odgonić bandytów co najwyżej. To chyba najgorszy pomysł, jaki już słyszeliśmy w tym tygodniu. Co się zawitamy do nas bandyci, a my nie będziemy w stanie się obronić. No właśnie. Idziemy dalej. Ktoś coś potrzebuje? Wygłodzenie Dolores. Ale mało mam tego wszystkiego. Dużo tego idzie, powiem wam. Wycieczenie, strudzenie, pragnienie Mary Jane. Że ona w ogóle nie zaczyna się dobrze czuć. Łatwo znużenie, gdy człowiek siedzi w zamknięciu. Ostatnimi czasy Dolores wygląda dość niewyraźnie. Odmawia nawet zupy. No nie podniosę nam duchu w żaden sposób za bardzo. Coś czuję, że on nam zgłupieje. O, no nie! No czemu ja to wszystko dzisiaj wykakruję, nie wiem. Głód, odwodnienie, strudzenie, zmęczenie, szaleństwo. Dolores, co ty robisz? Unikanie problemów jest zazwyczaj najlepszym wyjściem z sytuacji. Ciężko sobie więc wyobraź nasze zaskoczenie, gdy Dolores kompletnie zwariowała. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Co ktoś potrzebuje? Odwodnienie Dolores. Tata chyba nic. Strudzenie, odwodnienie Mary Jane. Timmy, wracaj. Puk, puk. Otwieram, boję się. Kot, chyba. Przepraszam. Kot. A gdzie Mary Jane? Otworzyliśmy drzwi, nikogo tam nie było. Kawalarze, dziś rano znaleźliśmy kota z powrotem w naszym schronie. Dolores nie ma się dobrze. Mary Jane nie czuła się dobrze przez jakiś czas, ale stan znacznie się pogorszył bez lekarstw. Obwiniała o to nas wszystkich i nie zdziwiła nas, że opuściła bunkier pod osłoną nocy. No nie gadaj. A ona ostatnio się wyleczyła bez leków, a ja trzymałem ten... No najgorzej. Nie, to zaczyna źle wyglądać. Zmęczenie, strudzenie, głód, szaleństwo. To zaczyna bardzo źle wyglądać. No nie mam radia. Nie, no umrę tutaj. Kocie, wracaj Timmy z jedzeniem, żeby mi ten naukowiec mnie uratował. No nie mam tu, jak mam być na bieżąco, jak nie mam radia, no. Głód, szaleństwo, odwodnienie, wygłodzenie u Teda. Przepis na udany początek dnia. Zdumione miauczenie i sypiący się z sufitu tynk. Szalikow znalazł nową zabawkę, wystający ze ściany kabel. Ostatnio nie ruszałem tego. A teraz zobaczmy, gdzie ten kabel prowadzi. Już się boję, że coś zepsują. O, wrócił Timmy. Nie ma twojej siostry już, jak coś. Wrócił z mapą. Ile zupy. Dobrze. No to ona cały czas szaleństwo. Dobra, zobaczmy. Przewód podnoszony był do czegoś w starej przypomnianej półciężarówce zaparkowanej nieopodal. Nasze zdumienie nie miało końca. W aucie siedział dwóch mężczyzn w wielkich słuchawkach. Założyli w naszym schronie podsłuch. Szpiegowali nas. Daliśmy im znać, co oni myślimy i wróciliśmy zaroszczeni do bunkra. What? Plus 4 zupy, jaki ty jesteś koks. Minus mapa? Ale jest mapa. A, że jest, ale zepsuta. Poszarpana mapa, aha, okej. Okay. Dobra, kto coś potrzebuje? Głód. Nic ciekawego. Głód, zmęczenie, strudzenie, pragnienie. Jest okej. Tak jest bardzo dobrze i w dobrej formie na wyprawę. No to... git. Komiwojażer? Kim jest komiwojażer? Pisał się jako Willy. Biznes się kręci. Dwie zupy za maskę. Ja bym wziął dwie zupy za maskę, powiem wam. Ostatnio ciągle używam maski i w ogóle jest niepotrzebna. A zupy mi się przydadzą dla tego naukowca. Dolores nie ma się zbyt dobrze. A to jest napisane w ogóle? Bez wody Dolores go nie przytrzyma. Złap się kierę, pomóż grupie ocalać, budować obóz, zdobądź radio. A co z tym naukowcem, kochanym, no? Tak na nim polegałem, a tu chyba nie przyjdzie. Odwodnienie, wygłodzenie u Dolores. Mamę ratujemy. Strudzenie, głód. Pragnienie, wygłodzenie u Timiego. No i co, tata? Idziesz na ekspedycję? Nic nie biorę ze sobą.
Znowu. Szalona mama z synem to nie jest chyba dobry pomysł. On mi też oszaleje, coś czuje. Ted wyruszył na powierzchnię. Ty nic nie potrzebujesz, ty potrzebujesz wody. Kurde, strasznie dużo zup mam, ale wody nie mam. Pukanie do drzwi zawsze napawa nas lekkim niepokojem. Z oferą gry karty odłożymy stawkę. Czy zakład o dwie puszki zupy to rozsądny wybór? Nie. Nie gramy o puszki zupy, ja zup mam bardzo dużo, nie potrzebuję więcej zupy. Jak mi zabierzesz coś, to już będzie przypał. Ktoś puka? Hazard to paskudny zwyczaj, jaki to przykład dla dzieci? No dokładnie. Ktoś coś potrzebuje? Szaleństwo, głód. Strudzenie, zmęczenie, głód. No nic strasznego. Ci podejrzani osobnicy, którzy podsłuchiwali nas w naszym łance mungrze, obecnie walą do drzwi, domagają się szansy na wyjaśnienie sytuacji. Wysłuchajmy ich. Ciekawi mnie, co powiedzą. Zobaczymy, zobaczymy. My chyba nas nie okradli. To byli prawdziwi tajni agenci rządowi. Przyjrzeliśmy się z bliska ich legitymacjom i odznakom. Przez około 2 sekundy nie mnie schowali z powrotem. No oczywiście, nie podsłuchiwali nas z jakiegoś powodu. Wydają się być zainteresowani wyłącznie kotem. Poprosili nas, byśmy w przyszłości wpali w czasie kolejnych tajnych misji. Jeżeli okażemy się godni zaufania, agenci obiecali nam ewakuację do tajnego schronu, pełnego pączków i innych zapasów. Nie brzmi to dobrze. Szaleństwo, głód, pragnienie. No, nikomu chyba nic nie trzeba, tak? Zmęczenie, strudzenie, głód, tak jest, nikt nic nie trzeba. Lecimy dalej. No nie ma radia, nie ma radia. Tedzio, albo wracasz z radiem, albo jest tragedia, tragedia. No jak mam być na bieżąco? Nie mogę być na bieżąco. Odwodnienie, wygłodzenie u Dolores. Woda mi się kończy powoli, ale syf. Wygłodzenie u Timiego. Dobrze zobaczyć od czasu do czasu przyjazną twarz. Tym razem rodzeństwo odwiedziło nas z zapytań, czy nie dysponujemy może siekierą. Nie, nie, nie oddaję siekiery. Siekiera jest na... Świnie. Co jest z tymi świniami? Tu jest jakaś świnia. Nadal nie ma Teda, kurde. Good. Obłęd, to już nie jest szaleństwo, to jest obłęd u Dolores. Odwodnienie u Timiego. Jak ja mam jej pomóc? Coś tak świeci w kieszeni tymi. O nie, to zmutowane mrówki. Przez te przerażające żuwaczki Dolores prawie zeszła na zawał. Twierdzi, że nie ma tu dla nich miejsca. Tymi przekonuje, że to początek atomowej fermy mrówek. No na swoim dajmy mamie, bo ona już oszaleje zaraz. Musi się lepiej poczuć. Obłęd cały czas. Wrócił nam amunicja, skrzynka, ale nie ma wody. Tedzio! Ty masz chorobę? Z jakiej paki? Od tych mrówek pewnie. Timmy niechętnie zgodził się usunąć insekty z bunkra, ale tylko wylazły z jego kieszeni i te odwróciły się przeciwko niemu. No nie! Ale syf. Od kilku dni Dolores pracowicie tworzyła instalację artystyczną z naszych kart. Spaliła karty! Ale syf. Dobra, amunicję mamy, trutkę na szczury i skrzynkę, jeżeli będzie trzeba. Głód, zmęczenie, strudzenie. Głód, zmęczenie, strudzenie, choroba. Uleczmy Timiego. Głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Strudzenie, głód, zmęczenie. No nikt nie potrzebuje chyba nic. Dolores całkiem żwawa i wypoczęta. Szaloną, no nie wyślę jej. Nie mogę wysłać ekspedycji. Dolores zawsze była bardzo zrównoważoną osobą, a teraz boimy się nawet przebywać w tym samym pomieszczeniu, co ona. Wygląda, jakby bez problemu zamachnęłaby się na kogoś patelniem, gdyby tylko miała gwarancję, że ujdzie jej to na sucho. To mogłoby być przydatne, gdyby ktoś nas zaatakował, ale w czasie względnego spokoju nie jest to zbyt pożądane. Spróbujemy z nią pogadać, jedyna alternatywa to zostawienie jej w spokoju. Boję się. Gadamy z nią. Chyba okej jest. Ktoś puka. Obłęd cały czas ma. Warto było spróbować, ale niestety nasze wysiłki spełzły na niczym. Może na widoczne efekty przyjdzie nam trochę poczekać. Okej, może już będzie z nią coraz lepiej teraz. Pragnienie. Obłęd, głód. Wygłodzenie u Teda. A u Timiego? Ja już nie mam wody. Dajcie mi wodę.
Przy użyciu super nowoczesnego ustrojstwa złożonego z papierowych kubeczków i kilku metrów sznurka odbyliśmy poufną rozmowę ze znanym już agentami rządowymi. Jeśli nasza misja zakończy się sukcesem, może przed nami świetlana przyszłość w tajnym prezydenckim schronie. Nie ma szans! Tfu na was! Ja im nie wierzę coś. Jak oni mówią, że schron z pączkami, to nie brzmi dobrze. To jest coś nie tak. W tym momencie piszemy się na tak ryzykowną misję, dokładnie tak. Timmy jest bardzo głodny, ale Timmy to w ogóle dobrze wygląda, nie? O, jednak nie. Pragnienie, odwodnienie u Teda, odwodnienie u Dolores. Wow, jest giga źle. Wygłodzenie u Dolores. Przygotujmy ekspedycję na jutro i nie wiem. Albo kogoś wyślę, albo nie. No, zmęczenie, strudzenie, zmęczenie. Albo Timmy tutaj troszkę odpocznie, albo jest bida. Głód, dam mu może jedzenie, mam bardzo dużo żarcia. Może dzięki temu odpocznie bardziej? Robimy ekspedycję. Ktoś zostawił w pozostałościach naszego podwórka wiadomość. Kartka jest zapomniana dziwnymi symbolami, cyframi. Jakiś szyfr, Dolores, aż pali się, żeby go złamać. Złam ten szyfr. Może jak będę teraz jest szalona, to jej się uda. Chyba, że jeszcze bardziej oszaleje. O nie, nie wygląda, jakby było jej lepiej. Dolores bez wahania rzuca się wir pracy nad szyfrem. Oby ta wiadomość była warta paru nieprzespanych nocy. Dolores już teraz wygląda na wymęczoną. Ktoś coś potrzebuje? Zaraz, kogo możemy wysłać na ekspedycję? Możemy Timiego, dzięki Bogu, dobra. To tak. Odwodnienie. Będzie dla ciebie woda w ogóle? No będzie. A co jakbym go wysłał bez tej wody teraz? No, chyba muszę, no bo ona umrze. Nie mam wody, któryś z nich umrze. Jest giga źle. A ty potrzebujesz papu? Czy nie? Dobra. Idź Timmy. Co ty możesz wziąć ze sobą, biedaku? Nic. Może to? Będziesz mógł więcej rzeczy unieść? Tak bym wziął to. Mam nadzieję, że tak to zadziała. Bo inaczej przypał. Timmy wyszedł ze schronu. Żeby ta skrzynka, mówię. Strudzenie, głód, zmęczenie. Nic strasznego, lecimy dalej. No jaki wuj sam? Ja nie mam tego głupiego radia, no. Ale jest tragedia z tym radiem. Ktoś puka, daj mi wodę, proszę cię, kolego. Bla, 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 bla. Zmęczenie, pragnienie, głód. Pragnienie, wygłodzenie u Teda. W kolejnym dniu będą chcieli pić. Nieznajomi powiedzieli, że szukamy jakiegoś antycznego kielicha. Ale no nie mamy mapy, no nie mamy mapy. Nie mamy mapy. Ale strasznie trudno, już powiem wam. Nie mówcie mi, że macie odwodnienie. O... No cóż, do widzenia, kobitko. Odwodnienie, strudzenie, głód. Zmęczenie. No nie, nie mogę jej tego dać. Gdzie podziewa się teraz wuj Brian? Powinien być daleko celów bombardowań. No nie mamy książki żadnej. Ale no nie, no umiera mama. Nie ma szans. Co? Jeszcze jeden dzień możesz wytrzymać? No zgaduję, że teraz to już umrze. Wygłodzenie. Mieliśmy udać się spać, doszło na wszelkie podejrzania szurania od strony drzwi do bunkra. Ktoś miał wyważyć drzwi. No to kłódkę zakładamy. Nie ma szans, nie wejdziecie. Ha, tfu, na was, śmietniki. Mama nie żyje. Tak myślałem. Nie najlepiej, nie najlepiej. Serio nie przyniosłeś wody? 5 puszek zupy, a nie przyniosłeś wody? Umieramy. No żryjcie, no co macie innego do roboty? Nie, nie pomagamy rodzeństwu. Handlarz z wodą, proszę was, bo to jest moja ostatnia szansa w tym momencie. Racjonujemy zapasy. Głód, pragnienie, zmęczenie, pragnienie, głód. No żryjcie, żryjcie.
Idziesz na ekspedycję. Idź z tą zupą, no. Żebyś jej czasem nie wrócił z zupą. Co się stanie, jak mi umrze Timmy, a Ted będzie na ekspedycji? Nie mam pojęcia. Odwodnienie. No, jest tragedia. Niewielka walizka. Otwieraj, otwieraj walizkę, żeby tam była woda. No nie, nie ma. Obrażenia? To była pułapka, w środku nie było nic poza jakimiś świeciami. Gdy tylko uchyliliśmy wieko walizki, pudło wybuchło. Co? No koniec gry chyba, widzowie. Dzień 60. Pierwszy, drugi... A, Ted wraca teraz! Co tu się stało? Koniec! Na wejściu do bunkra zawieszono ogromny plakat, który deklarował nasz schron jakoś własność rządową. To nie pierwszy raz, gdy rząd zrobił nas na szaro! Nie ma nic gorszego niż brak wody. Doprowadzony do kresu Timmy nie miał wyboru, wiedząc, że nikt w stronie nie raczy mu pomóc, opuścił go, nim ktokolwiek zorientował się, co się dzieje. No nie, no zabrali mi mój bunkier. Rząd przejął nas schron. Ajajaj. Rozprzepędzono was, ale żyją jeszcze. Timmy, to 3 osoby żyją. Decyzja na nie, decyzja na tak, wszystko. Ja cię kręcę, ale dostałem mega dużo zupy, a żadnej wody. Mega słabo z tym. No ale nic, kochani. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda przeżyć tutaj z moją całą rodzinką. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo z naszego kochanego 60 Seconds. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, papa!